kwestiach, bo tej ustawy skontaktujemy się z odpowiednimi gminami i dokładnie przemyślimy, ile jest tych dzieci, ale tutaj sobie przejrzał. Z nich do 10 tysięcy. To była jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii polskiej kolei. Bo człowieka zadał się zresztą to może, to dlaczego w takim razie polska kolej uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych w Europie? Odpowiedź na to pytanie jeszcze w tym. Współpraca między Polską i Afganistanem, a właściwie między wszystkimi naszymi sojusznikami, będzie kontynuowana po 2014 roku, kiedy obce wojska opuszczą nasz kraj. Będziemy współpracować na różnych polach. Jednym z nich będzie kontynuacja szkoleń żołnierzy oraz zapewnienie lepszej wydajności afgańskich sił.